Teksasie w Stanach Zjednoczonych żył pewien policjant, który bardzo poważnie podchodził do swojej służby. I któregoś dnia zatrzymał kierowcę do rutynowej kontroli. Podszedł do jego samochodu, poprosił o prawo jazdy, o dowód rejestracyjny. I kiedy sprawdzał te dokumenty, bardzo szybko zauważył, że one są nieważne, że data ich ważności upłynęła już jakiś czas temu. Więc pyta tego kierowcę, dlaczego nie wyrobił sobie nowych? Dlaczego nie zaktualizował tych dokumentów? No i ten kierowca takim pokornym głosem powiedział, że wie, że to nie jest żadna wymówka, ale bardzo źle mu się układa finansowo i stanął ostatnio przed takim dość tragicznym wyborem wyrobić nowe dokumenty albo kupić swoim dzieciom jedzenie. Policjant tak na niego popatrzył, no ale co miał zrobić? Wyciągnął odpowiednie druczki i zaczął je wypisywać. Kiedy je wypisał, złożył kartkę na pół i podał temu kierowcy. Kierowca otworzył i pierwsze, co zwróciło jego uwagę, to wypisana w tym dokumencie kwota – $100. Przeraził się i zaczął się zastanawiać, w jaki sposób zdobędzie te pieniądze. Ale po jakimś czasie zauważył, że to, co trzyma w ręce, to nie jest mandat, ale czek. Prędzej czy później, a najpóźniej w momencie Twojej śmierci, znajdziesz się w sytuacji, w której zdasz sobie sprawę, że to, co masz, to, co Ci się udało zgromadzić, to, kim jesteś, jest niewystarczające do Twojego zbawienia. I co wtedy zrobisz? Na co się powołasz? Pamiętaj, Bóg chce Ci dać czek zamiast mandatu. I to nie w oparciu o Twoją wymówkę, ale Jego miłość, jeśli w to wierzysz. Wierzysz w to? Thank you.